Krzysztof Zymliński, mistrz lotów dalekodystansowych. Korzystając z pięknej jesiennej pogody, udaliśmy się na ziemię śląską, by wykonać reportaż o wybitnym hodowcy gołębi pocztowych. Przybywamy zatem do Kłobucka, które leży na niezwykle urokliwym terenie. Pomijając średniowieczną historię miasta, zachwyciliśmy się jego walorami przyrodniczymi. Na terenie tego miasta znajduje się ponad 900 hektarów lasów, które otaczają je niemalże z każdej strony i stanowią 20% powierzchni miasta. Na terenie miasta znajduje się wiele zbiorników wodnych, z których największy to Zakrzew, leżący na granicy Kłobucka i miejscowości Rybno. To właśnie w Rybnie Krzysztof Zymliński zakupił ponad hektar ziemi i wybudował piękny dom i kompleks gołębników, który robi na nas olbrzymie wrażenie. Jak nam to powiedział nasz rozmówca, na starość zapragnął przenieść się do zacisznego miejsca i zająć się wyłącznie hodowlą gołębi pocztowych. Ma już dość zgiełku miasta i pracy zawodowej. Z racji tego, że przez całe życie prowadził bardzo dobrze prosperujący biznes, mógł sobie na takie posunięcie pozwolić. Krzysztof Zymliński to człowiek niezwykle pogodny i przyjaźnie nastawiony do otaczającego go świata. W pracy z gołębiami pomaga mu żona Brygida i wspólnie starają się prowadzić hodowlę na najwyższym poziomie. Nie jest to jednak takie proste i wymaga to od nich całkowitego poświęcenia. Pracy jest co niemiara, ale jak się robi to, co się lubi, to nie czuje się zmęczenia. Na obszernej działce znajduje się dom otoczony zewsząd zielenią. Granitowe alejki wokół niego dopełniają całości i wszystko prezentuje się niezwykle okazale. Na działce za domem, jak już wspominaliśmy, znalazło się miejsce na kompleks gołębników. Na ekranie widzimy teraz część gołębników rozpłodowych. W chwili obecnej w hodowli Krzysztofa Zymińskiego znajduje się 80 par gołębi rozpłodowych. Nie byłoby w tym nic specjalnego, ale gdy zagłębiliśmy się w pochodzenie tych gołębi, to wpadliśmy w prawdziwy zachwyt. To prawdziwy top w obecnym sporcie gołębiarskim. Są tu gołębie od Gino Clique, Andresa Drapy, Marka Polina i Dirka van der Bulka. Wszystkie te ptaki zostały bezpośrednio nabyte u tych sławnych hodowców i to w ilościach przyprawiających o zawrót głowy. Dewizą Krzysztofa jest ciągła selekcja bez patrzenia na koszty. Każdy, nawet najlepszy ptak, gdy nie sprosta wymaganiu hodowcy, zostaje usunięty z hodowli. Dzięki temu ptaki, które tu przebywają, mogą pochwalić się nie tylko doskonałym pochodzeniem, ale również najwyższą jakością hodowlaną. Tu z kolei mamy gołębniki dla młodych ptaków. Obecny sezon lotowy był bardzo łaskawy dla naszego hodowcy i gołębie spisywały się znakomicie. Krzysztof próbował różnych metod prowadzenia gołębi młodych. Część z nich zaciemniał, część prowadził w sposób naturalny. Zresztą opowie nam o tym w dalszej części filmu. Tutaj widzimy pomocniczy gołębnik, w którym przebywają samiczki z gołębnika rozpłodowego, gdy zostają rozdzielone od samców. A tutaj znajduje się gołębnik lotowy. Krzysztof lotuje metodą totalnego wdowieństwa z małymi modyfikacjami. Z gołębi lotowych jest w tym sezonie szczególnie zadowolony, bowiem w lotach dalekodystansowych w kategorii maraton o włos otarł się o podium na poziomie ogólnokrajowym i został pierwszym przodownikiem, zajmując w sumie czwarte miejsce w kraju. Jak to nieraz mówili nam różni hodowcy, jest to najgorsze z miejsc. Osiąga się super wynik i jest się pierwszym poza podium. Wielka szkoda, ale mimo to, to i tak wspaniałe osiągnięcie. To, co najbardziej cieszy Krzysztofa, to fakt, że zainwestowane pieniądze i czas nie idą na marne i od wielu lat osiąga wspaniałe wyniki lotowe ze swoimi gołębiami. Przechodzimy teraz do konkretów i pytamy Krzysztofa, jakie ptaki znajdują się na jego gołębniku rozpłodowym. Na moim gołębniku rozpłodowym znajdują się gołębie głównie od Andresa Drapy, z tym, że to jest gołębie, które sprowadziłem w 2002 roku. Część gołębi jest z 2012 roku.
Do tych gołębi dołożone są gołębie od Stefana Lambrechta z linii Lincia, od Marka Apolina, od Sangersa, od Gino Clique. Mam 11 oryginalnych gołębi. Od Dirka van der Bulka mam też około 30 tych gołąbków. Wszystkie te gołąbki kupowałem u hodowców na zachodzie, w Belgii. Nie kupowałem gołębi u pośredników, kupowałem gołębie bezpośrednio u tych hodowców, których wymieniłem. Byłem osobiście u każdego z tych hodowców, byłem wpuszczony na gołębnik i te gołębie, które były do sprzedania, mogłem sobie wybrać. Więc uważam, że w mojej karierze lotowej 50-letniej potrafię rozróżnić dobrego już gołębia i w ręce ułożonego od gołębia jakiegoś tam przeciętnego. Chociaż różnie to jest z tymi gołąbkami. Czy gołębie prowadzisz w krzyżówce czy w pokrewieństwie? Dużo krzyżuję gołębi właśnie tych powiedzmy z moimi gołębiami. Z tych gołębi sprowadziłem od Dirka van der Bulka, ale były te gołębie w tym roku też, pokazały klasę, były skrzyżowane. Dirk van der Bulk razem od Gino Clique, te gołębie. Część było też na Marka Polina gołębi i wszystkie, mogę powiedzieć, leciały rewelacyjnie. W tym sezonie na młode siadało praktycznie po 51 gołębi z każdego lotu. Czy to był lot pod wiatr, czy z wiatrem, czy wiatr boczny, nie robiło to żadnej różnicy tym gołębiom. Jak przebiegł u Ciebie sezon lotowy gołębi dorosłych? No, sezon gołębi dorosłych u mnie był bardzo dobry. Od pierwszego lotu gołębie bardzo dobrze ruszyły, chociaż mieliśmy tylko 10 tych lotów. Najlepiej mi leciały gołębie na 500-kach i na maratonach. Na maratonach uzyskałem wynik, ale to z list okręgowych, 26.06. Bo z list oddziałowych miałem 55 koeficjent, z list rejonowych 28, a z list okręgowych 26.06. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Pierwszy gołąb miał koeficjent 5.09, drugi gołąb miał 6.92 i trzeci gołąb miał 14.05. Ale chciałbym tu dodać jeszcze, że mam więcej tych gołąbków. Powiedzmy, następne trzy gołębie by tam miały niewielkie różnice w tych koeficjentach, bo też siadało czołowo. Jedna samiczka była nawet raz pierwsza z pierwszego lotu, a druga, co tutaj nie jest umieszczona, była pierwsza z ostatniego lotu. W oddziale wygrałem wszystkie kategorie, włącznie z mistrzostwami tradycyjnymi na stare i na młode loty. Zdobyłem 11 razy pierwszy konkurs w rejonie lotowym. To są trzy oddziały: Częstochowa Północ, Częstochowa i oddział Krzepice. Zdobyłem tytuł mistrza w okręgu Częstochowa, mistrza w kategorii maraton i mistrza z lotów typowanych. Czyli mieliśmy 5 gołębi, pierwszych z 50. Mistrzostwo oddziału nie jest dla Ciebie niczym nowym. Powiedz mi, ile razy byłeś już mistrzem oddziału? No nie wiem ile razy, ale od 95 roku praktycznie nie oddałem tego mistrzostwa. Cały czas tam gdzieś się w koło kręcę, chociaż miałem problemy z lotowaniem, bo oddziały się zaczęły rozwiązywać. Przechodzić do innych oddziałów, ja nie miałem gdzie lecieć i zostałem po prostu na lodzie. Nigdzie zarząd okręgu mnie nie przydzielił i w tym momencie chciałbym podziękować Karolowi Grabowskiemu i Andrzejowi Grysowi. To są hodowcy, prezes oddziału Ozimek, który mnie przyjął tam. I po prostu mogłem sobie przelotować te gołębie, bo na dzień dzisiejszy nie miałbym gdzie lecieć. Ale leciałem tylko tam jeden sezon na stare, ponieważ to było prawie 80 km w jedną stronę. I to kolidowało z jazdą, z czasem, ze wszystkim.
Dlatego powstał ten mały oddział, którego teraz chyba wszyscy docenili, pielęgnują, jaki jest oddział Krzepice. I uważam, że jest coraz lepiej. Prezes nasz, Roman Małyska, zajmuje się tym super. Wszystko jest ułożone tak, jak być powinno. I uważam, że się rozwijamy i będzie coraz lepiej. A jak poszło ci w lotach gołębiami młodymi? No, młodych loty przebiegły bardzo dobrze. W tym roku pierwszy raz udało mi się utrzymać te gołębie od dłuższego czasu, że nie miałem adeno. Znaczy miałem adeno, ale można powiedzieć takie lekkie przed pierwszym lotem, po pierwszym locie treningowym. Ale w 3 dni je postawiłem na nogi, chociaż już z pierwszego lotu się to odbiło, ponieważ złapałem 116 konkursów, ale zacząłem bicia od 14 gołębia. 106, przepraszam, konkursów, ale od 14 gołębia. No ale już od następnego lotu zaczęły siadać tak po 50, 46 gołębi, 50 było pierwszych i to było przez ostatnie, od drugiego do 6 lotu właśnie w ten sposób te gołąbki siadały. Jak prowadziłeś w tym roku gołębie młode? Młode w tym roku, miałem dosyć dużo tych młodych, chyba ponad 170, ale zaciemniałem tylko z pierwszego lęgu gołębie. Z drugiego lęgu nie zaciemniałem w ogóle. Nie widziałem w tym momencie żadnej różnicy. Poza tym, że te gołębie z pierwszego lęgu były więcej wypierzone, pełniejsze skrzydło miały, ale te gołębie z drugiego lęgu siadały równo z tymi. Także nie było żadnych, że tam te zaciemniane, a te niezaciemniane, ktoś zaciemnia czy nie zaciemnia, nie było żadnej różnicy. Na treningi woziłem je oczywiście, przed lotami byłem bardzo mało, chyba 3 lub 4 razy, ale w czasie lotów później zacząłem, po pierwszym locie wywiozłem je 4 razy i później z każdego lotu 2 razy. Ze względu na to, że u nas jest tutaj, mieszkam praktycznie w lesie, jest dużo jaszczębi, to na ostatnim locie wypuściłem młode w poniedziałek na oblot, to do południa się zlatywały, bo tak jaszczębie atakowały. I od wtorku, czyli 4 dni, wtorek, środa, czwartek i piątek, wywoziłem je na 70 km codziennie. I siadły, też był ciężki lot, ostatni młody, ale siadły mi te gołębie rewelacyjnie. Miałem w pierwszym dniu, brakowało mi 16, ale na drugi dzień przyleciało 9, także w ciągu tygodnia zlaciały się wszystkie te gołębie. A jak je karmiłeś? Młode w tym roku karmiłem, mogę powiedzieć, mieszanką dla wdowców. Bardzo mocno, pod wydziałem, żeby mnie po prostu słuchały, ale bardzo mocno dostawały, bardzo mocną karmę. Z dodatkiem oczywiście konopi, słonecznika łuskanego. A jak często wywoziłeś na treningi gołębie dorosłe? Gołębie dorosłe wywiozłem może 3, może 4 razy, ale już i po pierwszym locie też jeszcze za 2 razy i już do końca nie były wożone. Na przykład miały pauzę roczne czy coś tam, nie poszły na lot i później normalnie szły z marszu na następny lot. Nigdzie nie były trenowane, nigdzie nie były wywożone i były w doskonałej formie cały sezon. A jak wyglądają obloty gołębi dorosłych? Rano, wieczorem od 5 do 6 i samce i samice i wieczorem to samo od 17 do 18. Tak w miarę jak pogoda była, to tak latały. A jak je karmiłeś? Na początku tygodnia daję troszeczkę słabiej. Po prostu boję się, żeby mi apetytu nie straciły. W niedzielę dostają oporowo karmy, ale w poniedziałek już dostają dietę, tylko dlatego dostają tą dietę, żeby chyciły od nowa apetyt. I w poniedziałek już wieczorem zaczynają normalnie jeść, tą dawkę zjedzą, to od wtorku już mają, jak to się mówi, wilczy apetyt i tak karmię cały czas. Już normalnie dostają mniej, a pod koniec tygodnia ostatnie 5 posiłków jedzą tyle, ile chcą. To mocna karma, też z dodatkiem oleistych, w tym roku nawet dawałem orzeszki ziemne. Dużo, dużo tych orzechów. Jeżeli chodzi o te maratony, to dokładałem. Normalną karmę dostawały i później dosyta jeszcze orzechów przed samym koszowaniem.
To chciałbym tu jeszcze powiedzieć, że mam takiego młodego hodowcę tutaj. Nazywa się Robert Migdalski z Konopisk. Jest to hodowca, uważam, z przyszłością. Jest troszeczkę za nerwowy jeszcze, ale już kupuje takie gołębie markowe. Chcę mieć kilka gołębi, ale tylko markowych i uważam, że jest to chłopak no, warty podziwu z jego uporem i zainteresowaniami gołębiami pocztowymi. Jeszcze troszeczkę wiedzy, trochę Robert cierpliwości, będzie wszystko dobrze. Jaką metodą prowadziłeś gołębie dorosłe? W tym roku próbowałem lecieć metodą taką. Jeden samiec ma dwie samice, taką metodą zazdrości. Nie pokazywałem ich, bo one były za nerwowe. Na te krótsze loty pokazywałem te gołębie. Właśnie robiłem w ten sposób, że samiec siedział na środku, a dwie samice po bokach wpuszczałem i one się troszeczkę tam podrażniły. Ale jak przyszły te maratony, nie mogłem tego robić, bo były za bardzo mocno pobudzone. I szły tylko, po prostu nie pokazywałem, ale rewelacyjnie leciały na tych lotach krótszych, do 500 km. Ale już od 500 później to już postanowiłem, że będę robił tak jak zawsze. Nie pokazywać tych gołębi na spokojnie, żeby sobie szły do kosza. Uważam, że nie ma jakiejś tam motywacji, są po prostu gołębie. Jeżeli będą dobre gołębie, to one zawsze sobie dają radę. Czy go pokażę, czy go nie pokażę, czy on będzie najedzony, czy nie najedzony, zawsze siada na szpicy. I to jest od lat tak mam i od lat te same gołębie. A reszta to jest tych gołębi kilka czy kilkanaście w gołębniku, a reszta to jest taka jaka jest. Ciągle się szuka, ciągle się dużo gołębi wyprowadza, żeby to jakoś było. Najważniejsza według mnie jest jakość gołębi. Dlatego się trzeba jeździć, szukać gołębi dobrych i uczciwych hodowców, którzy sprzedadzą takie gołębie. Bo w większości to się przywozi, ja przywożę na przykład 50 gołębi, z tego w pierwszym roku zostaje 10, a w drugim zostają 2, a w trzecim już albo nie ma jednego, albo tam te dwa jakieś przez 2 czy przez 3 lata jeszcze są. No ale w większości no, jest bardzo ciężko. No, przez 11 lat miałem 80 par tych gołębi, zostawiłem, ale przez 11 lat. No to także jest. Uważam, że teraz na topie są te gołębie Vanderbulka, ale u mnie przeszły same siebie. Tak leciały no, rewelacyjnie. Te od Gino też no, rewelacyjne gołębie. Uważam, że no, do tej pory nie miałem lepszych gołębi. A zobaczymy, jak to dalej się wszystko później pokaże na tych dłuższych lotach, na maratonach, na tych 500-kach. Ale tak do tych 320 km, to obojętnie, czy to był pod wiatr, czy z wiatrem, zawsze gołębie z kierunku nigdy nie przechodziły. Zaprezentuj nam teraz swoje najlepsze gołębie lotowe i hodowlane. To jest moja samiczka, która jest pierwsza w okręgu Częstochowa, o numerze 4265, w kategorii M, czyli maraton. Ma koeficjent 5,09. Wywodzi się z gołębi Andreasa Drapy. To są ze starej linii gołębi z Marko, z Kasandry. To jest kolejny gołąb w maratonie. Ta samica wywodzi się też z gołębi Andreasa Drapy. To jest z linii Ronaldo. Jej matka, jako młoda z 560 km, siadła z bardzo dużym wyprzedzeniem. I już jako młoda samiczka. I przez lata dawała mi dużo satysfakcji. A teraz córka robi to samo. Trzecim gołębiem moim w maratonie jest też samica. 4106 z 2017 roku, czyli 3-letnia samiczka. Ona uzyskała koeficjent 14,06 w maratonie. Wywodzi się też z gołębi Andreasa Drapy. To jest po samcu 4353, który wygrał 3 loty okręgowe. 2 razy był pierwszy, raz był drugi. I córka idzie w jego ślady. To jest samica
od Dirka van der Bulka. To jest podwójna wnuczka Kittla. To jest samica od Dirka van der Bulka, wnuczka Kittla. Tą samicę mam w rozpłodzie, uchowałem po niej 6 młodych do lotu. Sprawiały się idealnie. To jest wnuczka Golden Prince'a od Gino Clique, też samiczka w rozpłodzie. W tym roku była sparowana z wnukiem Kittla od Dirka van der Bulka i dała rewelacyjne potomstwo. To jest wnuczka Davy Prince od Gino Clique, też w moim rozpłodzie. W tym roku wychowałem też rewelacyjne potomstwo. Ale też z krzyżówki z gołębiami Dirka van der Bulka. To jest samica od Chrisa de Backera. Wywodzi się z gołębi Vandana Belle. To jest samica już starsza z 2013 roku. Mam ją w rozpłodzie. Już roczne, dwuletnie gołębie są rewelacyjne na wszystkich trasach, czyli od 100 do 800 kilometrów, bardzo dobre potomstwo wydaje. To jest oryginalna samiczka z 2017 roku od Marka Polina. Mam te gołębie już od dłuższego czasu i też sprawdzają się u mnie rewelacyjnie. I zresztą u innych hodowców też. To jest gołąb wnuczek Sagana, podwójny wnuk Sagana. Z gołębi Patryka Buxa. To jest gołąb rozpłodowy. W tym roku wychowałem po nim 4 młode z 2 samicami. Wszystkie 4 czołowe oloty przeleciały. To jest gołąb od Stefana Lambrechta z linii Lincia. To jest imbret na Lincie. Bliskiego pokrewieństwa. Też potomstwo rewelacyjne. Bardzo szybkie gołębie. To jest wnuk Golden Prince'a od Gino Clique, gołąb w moim rozpłodzie, bardzo dobre potomstwo. Też wychowałem kilka młodych, wszystkie przeleciały rewelacyjnie. Też w krzyżówce był z gołębiami Dirka van der Bulka. To jest też wnuk Golden Prince'a od Gino Clique, gołąb w moim rozpłodzie. Wychowałem dużo potomstwa, bardzo dobrych gołębi po nim. Szybkie gołębie. No chciałbym dodać tylko, że jeżeli chodzi o moją karierę lotową, bo ja już jestem stary człowiek, byłem około 100 razy na podium w okręgu Częstochowa. A tutaj jeżeli chodzi o oddział i sekcję, to przypuszczam, że z 800 razy byłem we wszystkich kategoriach i przez te wszystkie lata, powiedzmy, pierwszy puchar w okręgu zdobyłem, pierwsze 4 puchary zdobyłem w 99 roku i tak od tej pory, od 99 roku cały czas, co roku gdzieś tam na podium jestem. Jeżeli tylko będę miał gdzie lecieć dalej, to myślę, że będziemy się bawić dalej. Na tym kończymy nasz reportaż z tej niezwykle utytułowanej hodowli gołębi pocztowych i życzymy Krzysztofowi dużo zdrowia i kolejnych lat pełnych sukcesów w tym jakże emocjonującym sporcie.